Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj przygotujemy deser. Będzie to fondant czekoladowy. Bardzo szybko, bardzo łatwo się go przygotowuje, a efekt jest totalnie zaskakujący. Zobaczycie to sami. Do przygotowania tego dania potrzebujemy niewiele składników. Najważniejsza jest czekolada, gorzka czekolada, 150 g czekolady, 4 jajka, 4 żółtka, 2 łyżki cukru i 150 g masła, plus jeszcze masło do wysmarowania foremek. No to lecimy. Piekarnik rozgrzewamy na 180 stopni. W rondelku rozpuścimy czekoladę razem z masłem. Mamy rozpuszczoną, spójrzcie jak to ładnie wygląda. Czekoladę na chwilę odstawiamy na bok. Będziemy miksować razem cukier, jajka i żółtka. I ucieramy. Całość pięknie nam się wbiła. Łączymy ze sobą wszystkie składniki. Jak widzicie, to jest naprawdę proste zadanie. Wymieszaną masę będziemy wlewać do uprzednio wysmarowanych masłem foremek. I nasze fondanty wkładamy do piekarnika. Przypominam, nagrzanego na 180 stopni na 10-12 minut. Słyszeliście pikanie? Nasze fondanty są gotowe. Wyciągamy. To jest moja porcja, nie mogę się doczekać, aż już będę ją próbować. Jak będziecie częstować fondantem swoich gości, możecie udekorować go listkami świeżej mięty i posypać cukrem pudrem. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, jak łyżeczką zanurzymy się w fondanta, jak pięknie robi nam się tutaj taka piękna lawa. To jest cały sekret tego deseru. Jest przepyszny. Ja już się z Wami żegnam, bo jestem zajęta, jak widzicie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!